Witam serdecznie dzisiaj wszystkich po jakimś tam czasie nieobecności. Robię ławę, stolik kawowy i będzie filmik cały z tego, ale postanowiłem, że nie będę szlifował przy gimbalu i przy telefonie. Tutaj już zacząłem, to jest góra. A tutaj mamy, zobaczcie, to będzie reszta tej ławy. W środek będzie szło drewno na górę. Zobaczcie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. To będzie wisiało w powietrzu. I blat będzie też wyglądał jakby wisiał w powietrzu. Nagram już później, jak poskładam, wszystko poszlifuję, to nagram coś. Dzięki, trzymajcie się. Witam serdecznie. Oto dzisiaj caluśki dzień bez przerwy mojej pracy. To jest ta ława. Tak to wygląda. Ława, stolik kawowy. Oczywiście to żółta farba, bo tam malowałem na tych profilach. Jutro to wszystko ładnie dotrę. Jutro to wszystko ładnie dotrę. Dam podkład epoksydowy, mam dwuskładnikowy. To będzie fajnie. Fajnie będzie to wyglądało. Wszystko wygląda tak, jakby było zrobione z jednego profila. Oczywiście tylko kąty. Powiem wam, że liczenia, mierzenia było co niemiara. Podrzucę pod filmem link, skąd wziąłem pomysł, z jakiego filmu, z jakiego filmiku na YouTubie. No i tutaj na górze chcę dać blat drewniany, tam powiedzmy 2 cm klejony, ładnie go wyszlifuję i wstawię, i to będzie w ten sposób. Nie wiem, może będzie na sprzedaż. Zrobiłem dla siebie, ale nie wiem w ogóle, jaka cena może być takiego z malowaniem, z blatem. Nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz coś takiego robiłem, ale naprawdę powiem wam, że strasznie dużo roboty. Także mam nadzieję, że się miło oglądało. Na początku powinienem powiedzieć miłego oglądania. No i co, do zobaczenia w jakichś następnych filmikach. O, zobaczcie, wisi w powietrzu. Będzie fajnie wyglądał, jak się go umaluje, to będzie super raśnie. Dobra, pozdrawiam wszystkich, cieplutko się trzymajcie. Hej, cześć.